Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Ameryce Łacińskiej, a moim gościem jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim. Polskie media stosunkowo dużo czasu poświęcają Wenezueli. Wenezueli, która niegdyś nazywana była tą saudyjską, z uwagi oczywiście na złoża ropy naftowej. Kraj jednak zmaga się z wieloma problemami, na które dzisiaj będziemy patrzeć. Może bardziej na jeden wycinek, problem migracji. Jednym ze skutków tego kryzysu gospodarczego jest masowa emigracja. Mówi się, że jest to jedna z tych większych w historii całego kontynentu. Czy mamy, pani doktor, jakieś szacunki, ile właściwie osób już opuściło Wenezuelę? Jakie są główne kierunki migracji? No właśnie, tu się jak najbardziej z panem redaktorem zgadzam, że Wenezuela często gościła na łamach polskiej prasy, w polskich mediach, w momencie zwłaszcza, gdy się ten kryzys polityczny tam zaostrzał. Działo się tam wiele, już prawie, żeśmy widzieli tę zmianę, prawda, Juan Guaidó miał przejąć władzę. To było 2,5 roku temu, kiedy rzeczywiście te oczekiwania były ogromne, ale też ogrom przemocy, która wówczas się pojawiła, był przerażający po prostu. Natomiast mam takie wrażenie, że ostatnio o tej Wenezueli mówimy mniej. Mówimy tu w Polsce mniej, oczywiście no, inne różne ważne tematy przykrywają ten kryzys, a wciąż jest to kryzys humanitarny. To jest kryzys humanitarny, który nie tylko się rozwija, ale wręcz się pogłębia. Tam są naprawdę dramaty wielu Wenezuelczyków. Jak wiele osób uciekło? Są szacunki i to są przerażające liczby, bo z najnowszych szacunków ONZ-u wynika, że to jest ponad 5,5 miliona osób, które uciekły za granicę. 5,5 miliona osób, około 30 milionów Wenezuelczyków, które mieszkały. To też trudno powiedzieć, prawda, ile dzisiaj obecnie mieszka tych Wenezuelczyków, jak powinniśmy to szacować, ile to jest procent. No, 5,5 miliona osób, to jest druga największa liczba takich uciekinierów, takich migrantów na świecie w ostatnich czasach po Syryjczykach. O tych uchodźcach z Syrii to mówi się dużo, bardzo ich staram się wspierać, to jest też taki problem, wydaje mi się, nagłaśniany w mediach europejskich bardzo. W Syrii uciekło około 6,7 miliona osób. Natomiast Wenezuela to jest jedyny w zasadzie przypadek we współczesnym świecie takiego kraju, w którym nie ma działań wojennych. Prawda? Bo tam nie ma wojny, no chyba że za wojnę uznamy, być może tak trzeba by to w jakiś sposób komentować, jeśli za wojnę uznalibyśmy, no to co reżim Nicolasa Maduro wyprawia w stosunku do swoich własnych obywateli. Natomiast ta skala jest naprawdę przerażająca. W Syrii wojna domowa toczy się od 10 lat, tam włączyły się w nią Rosja, Turcja, USA w zasadzie. Od początku giną setki tysięcy ludzi, w związku z tym też te ogromne migracje. Natomiast jeśli chodzi o Syrię, to możemy mówić o sporej pomocy międzynarodowej, bo do tej społeczności trafiło blisko 7,5 miliarda dolarów. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na Wenezuelczyków, gdzie liczba jest podobna, no nieco mniejsza, ale jednak podobna, to jest niespełna 600 milionów dolarów tej pomocy, która trafiła do tych ludzi, więc zupełnie jakby niewspółmiernie niewiele pieniędzy przeznacza społeczność międzynarodowa na pomoc dla tych ludzi, którzy są naprawdę zdesperowani, no bo mierzą się z brakiem, tak naprawdę z brakiem możliwości przetrwania. Wiele z tych osób ucieka przede wszystkim przed ogromną biedą. Mówiliśmy pewnie wielokrotnie, myślę, że ten temat też się pojawiał, ale tam są warunki naprawdę fatalne. Problem Wenezuelczyków nie dotyczy też pewnie ich samych, ale też krajów ościennych, które ich przyjmują, stąd czy Kolumbia, Peru,
Ekwador, może też Brazylia, obserwują te szlaki migracyjne? No właśnie najwięcej Wenezuelczyków trafia do sąsiedniej Kolumbii. Mniej więcej 1/3 tych Wenezuelczyków, którzy uciekają legalnie i nielegalnie w różny sposób, to jest blisko 2 miliony osób. Proszę sobie wyobrazić, 2 miliony osób zdesperowanych, bez żadnych środków do życia, które nagle trafiają do kraju, który też nie jest przecież bogaty. Kolumbia natomiast zachowała się modelowo, otworzyła się na tych kolumbijskich uciekinierów. Mniej więcej połowa Wenezuelczyków, która trafia do Kolumbii, to są osoby bez dokumentów, bez możliwości, do tej pory bez możliwości zalegalizowania tego pobytu. To jest ogromny problem, bo jeżeli nie mają jakiegoś legalnego statusu, tylko trafiają najczęściej przez zieloną granicę. Przypomnijmy, że między Kolumbią a Wenezuelą ta granica to jest ponad 2000 kilometrów, w większości w Puszczy Amazońskiej, w takich lasach, gdzie naprawdę trudno jest kontrolować, więc bardzo często też na tym wygrywają, tak w cudzysłowie, przemytnicy ludzi, którzy organizują takie przerzuty przez tą granicę. Więc trafia tam Wenezuelczyków często na pieszo, po prostu tylko niosąc jakąś walizkę czy jakąś jedną dużą torbę ze swoimi rzeczami, które zabrali ze swoich domów. Oni trafiają właściwie no, nie wiadomo dokąd, prawda? Bo część gdzieś tam w jakichś mniejszych miejscowościach, zaraz przy granicy, próbuje się osiedlić, próbuje gdzieś znaleźć jakieś miejsce, czy jakieś miejsce do nocowania, bardzo często trafiają do zupełnie innego klimatu, gdzie jest zimno, gdzie nie są przygotowani do tego, żeby przetrwać po prostu w ubraniach, których wędrowali. Próbują znaleźć jakąś pracę, co nie jest łatwe oczywiście, natomiast część osób no, też pada ofiarą po prostu przemocy, pada ofiarą przemocy również seksualnej, wykorzystywania seksualnego albo wykorzystywania do pracy niewolniczej i takich przypadków też mamy bardzo dużo. Jeśli chodzi o Kolumbię, to tutaj musimy wspomnieć, myślę, że bardzo ważnej takiej okoliczności, to znaczy Kolumbia zdecydowała się na początku tego roku zalegalizować pobyt tych uciekinierów, czyli te osoby, które do tej pory właściwie nie mogły liczyć na to, żeby uczestniczyć w jakiejś zorganizowanej pomocy, to znaczy nie miała legalnego statusu. Teraz przez władze Kolumbii została zalegalizowana. To jest, dotyczy około miliona Wenezuelczyków, więc naprawdę ogromnej liczby osób. Dzięki temu Wenezuelczycy, którzy przebywają w Kolumbii, uzyskali dostęp do opieki lekarskiej, do legalnej pracy. Dzieci poszły do szkoły, no na ile pandemiczne warunki pozwoliły, bo większość szkół publicznych przeszło na nauczanie online, co w ogóle wykluczyło tutaj również dzieci kolumbijskie często z tej edukacji, ale powiedzmy, że zyskało prawo do edukacji, właśnie do opieki lekarskiej, też do szczepień przeciwko COVID, do czego wcześniej zupełnie nie byli uprawnieni, więc to jest absolutnie coś przełomowego, myślę, w tym całym kryzysie. Ogromna pomoc dla Wenezuelczyków. Też Kolumbia chciałaby w ten sposób zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na ten problem, z którym mierzy się na co dzień, dlatego że Kolumbia też oczekuje od tej społeczności międzynarodowej pomocy finansowej, która no, umożliwiłaby zagwarantowanie tym Kolumbijczykom jakiegoś takiego przetrwania. Kolumbia zagwarantowała ten legalny status Wenezuelczykom na 10 lat, mając nadzieję i mając tutaj w planach również to, że ci Wenezuelczycy, którzy będą mogli podjąć teraz legalny pracę, oni tę pracę podejmą, dzięki temu no, będą budować również dobrobyt Kolumbii jako państwa, prawda? Więc tutaj jakby ma być taka sytuacja, gdzie obie strony na tym mają wygrać. No niestety, ale pandemia koronawirusa tutaj wiele rzeczy popsuła, utrudniła. Część też Wenezuelczyków, no, która wcześniej jakoś tę pracę gdzieś mogła znaleźć, często poniżej swoich kwalifikacji niestety, teraz straciła. Część też Wenezuelczyków została zmuszona do powrotu do Wenezueli, gdzie nic dobrego też na nich nie czeka. To też takie pytanie poboczne. Sama Kolumbia zmaga się z problemami wewnętrznymi.
A tutaj jeszcze dochodzi ta migracja Wenezueli. Czy to jeszcze nie bardziej komplikuje spraw związanych z wojną domową? Komplikuje wiele rzeczy, faktycznie. Natomiast ja bym chciała też spojrzeć trochę szerzej na ten problem migracji. To może nam trochę pomóc zrozumieć, dlatego że Wenezuela była wcześniej, no dziesięciolecia temu, z racji właśnie tego bogactwa naturalnego, jakim jest, no ciągle jest, tak, ropa naftowa. Wenezuela była krajem bogatym. Krajem, który rozwijał się bardzo szybko, budował na tym swoim bogactwie naturalnym tę swoją potęgę, bo tak musimy to nazwać, był krajem jednym z najbogatszych w całej Ameryce Południowej, też takim, który zapewniał wysoki status swoim mieszkańcom i przez dziesięciolecia tak naprawdę to Kolumbijczycy wędrowali do Wenezueli. To Kolumbijczycy, którzy uciekali przed przemocą, przed wojną domową, przed działaniami tymi wojennymi, które działy się przecież tam przez długi czas i Wenezuela ich przyjmowała. Tak? I Wenezuela ich przyjmowała. Do Wenezueli trafiło bardzo, bardzo dużo Kolumbijczyków. Trafiło też, musimy powiedzieć, sporo na przykład Europejczyków. W ogóle Wenezuela jest krajem tutaj, to jest trochę taki chichot historii, bym powiedziała, bo to Wenezuela jest krajem, który od początku, po II wojnie światowej, gdy tylko społeczność międzynarodowa zaczęła myśleć o jakichś takich legalnych działaniach w stosunku do zagwarantowania praw uchodźcom i uciekinierom, to Wenezuela była wśród tych założycieli Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców, czyli prekursora dzisiejszego Biura Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. To właśnie Wenezuela wiodła prym, proponowała taką naprawdę daleko posuniętą politykę migracyjną i przez dziesięciolecia ją prowadziła. Do Wenezueli w tych latach powojennych, uciekając przed tą pustką tutaj ekonomiczną w Europie, Przed różną przemocą i tak dalej, trafiło bardzo dużo też Europejczyków. Gdzieś w latach 60. mam takie dane, znalazłam, że w latach 60. około 530 tysięcy obcokrajowców współtworzyło społeczność Wenezueli, czyli około 7,5% populacji Wenezueli to byli obcokrajowcy, głównie Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii, ale też z Niemiec, z Węgier, z Rumunii, z Czechosłowacji i z Polski. Także na początku obecnego stulecia, pod koniec poprzedniego, na początku obecnego mniej więcej 4000 Polaków mieszkało w Wenezueli. W Wenezueli funkcjonuje również Stowarzyszenie Polaków, Polonii. Z tego co wiem, pierwsi Polacy dotarli tu na początku XIX wieku. Stąd pytanie, jak sobie radzą, czy mogą liczyć na pomoc ambasady w związku z tą pogarszającą się sytuacją? Mam kontakt z kilkoma osobami, które mieszkają w Wenezueli z własnego wyboru, które próbowały znaleźć tam i znalazły swoją ojczyznę i czują się tam dobrze, chwaląc bardzo gościnność Wenezuelczyków, ich otwartość, ich radość życia, ich po prostu te nastawienie do obcokrajowców, takie właśnie bardzo pozytywne. I mimo tego ogromnego kryzysu, mimo tych trudności, mimo wielu przeciwności losu, Wenezuelczycy są narodem naprawdę wspaniałym, otwartym, który przyjmuje innych, wydaje mi się, że w sposób bezprecedensowy, taki modelowy wręcz. Te osoby, z którymi utrzymuję korespondencję w zasadzie na bieżąco przez różne media społecznościowe, wcale nie chcą uciekać z Wenezueli. Pomimo tych trudności, dopóki mają pracę, dopóki mają tam taką możliwość jakby finansową, jeśli chodzi o przetrwanie, to twierdzą, że to jest kraj, w którym żyje im się bardzo pogodnie i dobrze. Oczywiście tutaj należy na to wszystko nałożyć, te trudności, o których te osoby, z którymi rozmawiam, mówią, że traktują jako przejściowe jednak, prawda? Mając nadzieję na to, że będzie lepiej. Pani doktor, bardzo dziękuję za opowieść o Wenezueli. Gościem była pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję i do usłyszenia. A teraz skrót wydarzeń światowego podcastu. A teraz skrót najważniejszych wydarzeń tygodnia, które przedstawi Jakub Knop ze światowego podcastu. Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH oraz UW. Jakubie, co się działo w trakcie ostatniego tygodnia? Dzień dobry, cześć. Z tej strony Jakub. A oto moja lista najciekawszych bieżących wydarzeń. W ostatni weekend wznowione zostały negocjacje między talibami i afgańskim rządem w stolicy Kataru, Doha,
Warto podkreślić, że pomimo zdumiewającego progresu w zdobywaniu nowych prowincji kraju, przedstawiciele talibów w oficjalnych wystąpieniach uważają, że tak naprawdę zależy im na pokoju i dialogu. W ostatnich miesiącach rozmowy między obiema stronami były dość nieregularne i nie doprowadziły właściwie do ustalenia żadnych rzeczywistych rozwiązań. Warto także dodać, że w świetle rosnącego zagrożenia związanego z możliwym przejęciem dużych miast przez talibów, wybrane kraje takie jak Francja, Niemcy czy Kanada zaleciły pracownikom swoich placówek dyplomatycznych w Afganistanie powrót do kraju. Kolejnym przykrym wydarzeniem, tym razem z regionu Bliskiego Wschodu, był zamach bombowy w Bagdadzie, który miał miejsce w ostatni wtorek. Był to najpoważniejszy zamach tego typu od stycznia tego roku. Według oficjalnych danych w jego wyniku miało zginąć ponad 30 osób, w tym niestety wiele kobiet i dzieci. Co ważne, odpowiedzialność za atak wzięło państwo islamskie, które tu także warto podkreślić, od wielu lat nie jest już u szczytu swojej siły, a w 2017 roku iracki rząd ogłosił, jak dobrze pamiętamy, zwycięstwo nad tą grupą ekstremistów. Jednakże pomimo tego od tych 4 lat kraj wciąż jest świadkiem nieustających walk i niestety zamachów, które są wycelowywane w ludność cywilną. Teraz przeniesiemy się do Iranu, gdzie w południowo-zachodnich prowincjach tego kraju w ostatnich dniach nasiliły się protesty, których główną przyczyną miał być utrzymujący się brak wody. W wyniku tychże zamieszek miała zginąć do tej pory jedna osoba. Warto tutaj przywołać słowa Khomeiniego już po sukcesie rewolucji z 1979 roku, kiedy mówił on, zapowiadał właściwie, że najbiedniejsi Irańczycy będą mieli dostęp bezpłatny do wody, jak i energii. No i trzeba przyznać, że po ponad 40 latach słowa te brzmią trochę jak nieśmieszny żart, a te obecne problemy z dostępem do niej są w części spowodowane największą od dziesięcioleci suszą. W kontekście energii poprzedni rząd pod przewodnictwem Rouhaniego starał się walczyć z tym problemem poprzez redukcję eksportu do sąsiedniego Iraku, czy, co ciekawe, walce z kopaczami kryptowalut, którzy są uważani za plagę w Iranie. Ich obecność jest spowodowana bardzo niskimi cenami energii, które są na takim poziomie głównie z uwagi na to, że rząd daje olbrzymie środki na subsydiowanie producentów i skala tej pomocy miała wynieść około 5% PKB w ostatnich latach. I taki stan rzeczy naturalnie powoduje masową konsumpcję i brak bodźców do jej oszczędzania. I tu warto zaznaczyć, że wzrost konsumpcji znacznie przewyższa możliwości produkcyjne sektora. A niedawno wybrany prezydent Raisi zapowiedział chęć zwiększenia możliwości produkcyjnych. Także zobaczymy w kolejnych latach, jak będzie wyglądać ta sytuacja i czy te deficyty będą się utrzymywać. No, przy okazji Iranu warto także jeszcze wspomnieć o innym chronicznym problemie ekonomicznym, które dotyczy wszystkich przeciętnych mieszkańców tego kraju, a mianowicie inflacji, która w czerwcu miała osiągnąć poziom niespełna 50%. Teraz krótko chciałem przedstawić politykę zagraniczną nowego rządu Izraela, gdyż w ciągu zaledwie 4 tygodni od objęcia władzy minister spraw zagranicznych tej nowej koalicji, Yair Lapid, zdołał spotkać się już zarówno ze swoim odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i założyć pierwszą w historii ambasadę Izraela w tym kraju, a także z amerykańskim sekretarzem stanu Blinkenem w Rzymie. A w ostatnich dniach szef dyplomacji udał się także do Brukseli, do siedziby Rady Europejskiej, gdzie zapowiedział otwarcie właściwie nowego rozdziału w polityce zagranicznej swojego kraju i fokus na wartościach, które także w Unii Europejskiej są uważane za istotne, właściwie elementarne, można powiedzieć, gdyż podkreślona została kwestia wolności mediów czy zmian klimatu, a także łamania praw człowieka. I chęć współpracy została zasygnalizowana także przez Josepa Borrella, czyli szefa przedstawicielstwa Unii do spraw zagranicznych, który przyznał, że nowa koalicja, że rządy nowej koalicji mogą otworzyć nowe kanały współpracy i z pewnością w porównaniu do stanu rządów Netanyahu zapewnia one większą swobodę działania izraelskim dyplomatom.
Wstępnie chciałem przyjrzeć się pokrótce zamieszkom, które miały miejsce w Republice Południowej Afryki w ostatnich tygodniach. W następstwie aresztowania Jacoba Zumy, pełniącego funkcję prezydenta w latach 2009-2018, w kraju tym wybuchły największe protesty od czasu zakończenia apartheidu w latach 90. I początkowo wydarzenia te były ograniczone głównie do najbliższych zwolenników Zumy, zamieszkujących prowincję KwaZulu-Natal, jednakże szybko one eskalowały na tak naprawdę cały kraj. I Durban, czyli największe miasto portowe w całej Afryce, zostało mocno dotknięte tymi protestami, gdzie wielkość strat w ostatnich dniach była oceniona na nawet 1,5 miliarda dolarów. I tu należy podkreślić, że te protesty cechują się naprawdę olbrzymią brutalnością, gdyż w ich wyniku miało już zginąć ponad 200 osób, a na ulicę zostało wysłanych 25 tysięcy żołnierzy. No i to jest naprawdę, w obrazowy sposób oddaje skalę tego kryzysu. Tak naprawdę te zamieszki, ten charakter ich niezwykle agresywny jest mocno powiązany z sytuacją ekonomiczną, a więc stagnacją i olbrzymimi nierównościami społecznymi, a także bezrobociem, które w przypadku RPA jest na niebotycznym poziomie, gdyż w ostatnich latach wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 30%. To jest naprawdę olbrzymi problem tego kraju. Korupcja także, która była głównym problemem za czasów prezydentury Zumy, miała spowodować straty nawet w wysokości 70 miliardów dolarów, takie znalazłem dane w czasie prezydentury Zumy. Urzędujący prezydent Cyril Ramaphosa oznajmił w piątek 16 lipca, że sytuacja miała w tym momencie znajdować się już pod kontrolą. I jest też on zdania, że ta eskalacja była wynikiem zorganizowanych działań środowisk, które sprzyjają Zumie i miał tu na myśli głównie niektórych członków Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Nie da się ukryć, że mając na uwadze tę krytyczną sytuację ekonomiczną większości mieszkańców RPA, przed wybuchem protestów, przyszłość tego państwa no niestety jawi się w wyjątkowo ciemnych barwach, jeśli jeszcze dodamy problem związany z pandemią koronawirusa. I ostatnim wydarzeniem, o którym chciałem powiedzieć, są masowe protesty, tak naprawdę największe od czasów rewolucji z 1959 roku. I mówię tutaj oczywiście o Kubie. Główne powody społecznego niezadowolenia, które podają obserwatorzy, to braki podstawowych towarów, takich jak żywność czy paliwo. No i na pewno tą sytuację ekonomiczną ciężką potęgują sankcje amerykańskie i niszczący wpływ pandemii, który spowodowany jest tym, że Kuba jest uzależniona od turystyki. I znalazłem dane, że od stycznia do maja tego roku kraj odwiedziło jedynie 9% turystów, porównując to z rokiem ubiegłym. Ostatni protest o takiej skali, o podobnej skali i motywach miał miejsce w 1994 roku, jednak wtedy Fidel Castro, który zginął w 2016 roku, odegrał kluczową rolę w ograniczaniu jego skutków, a obecna władza przykładowo odcięła ludziom dostęp do internetu, co okazało się dość skutecznym rozwiązaniem, przynajmniej doraźnym. A wracając do problemów z dostępem do żywności, to należy także podkreślić, że Kuba jest ściśle uzależniona od importu tego typu towarów, który wynosi około 70% ogólnie. Pierwszy sekretarz partii i tak naprawdę przywódca polityczny, Miguel Díaz-Canel, oznajmił w ostatnich dniach, niedawno w tym roku, że obecna wielkość importu odpowiada jedynie 1/4 wartości z 2019 roku i chodzi tu oczywiście o żywność. A innym problemem z pewnością jest inflacja, która jest powiązana z dewaluacją waluty na początku tego roku. Warto jeszcze tutaj powiedzieć, jakie stanowisko przyjęły Stany Zjednoczone. Administracja Joe Bidena utrzymała surowe sankcje, których już wspominałem, które były one wprowadzone przez poprzedników, przez Donalda Trumpa. Prezydent pozwolił sobie także na dość ostre komentarze, nazywając Kubę failed state, czyli upadłym państwem, a także skrytykował komunizm w dosyć ostrych słowach. Potencjalnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych może być nasilenie się nielegalnej imigracji z wyspy, co już zdarzało się w przeszłości. Jakub Knop, Światowy Podcast, bardzo dziękuję. Dziękuję.